Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji Blind Guardian, Mordred's Song. Świetny kawałek. Dzisiaj zajmiemy się linią melodyczną. Posłuchajmy, jak to brzmi. W tym filmiku zrobimy linię melodyczną do tego fragmentu. On składa się z bardzo prostego elementu, znaczy bardzo prostego, z jednego elementu, który zagram parę razy w kółko, żebyś mógł sobie obczaić, żeby palce się przyzwyczaiły, przystosowały do tego, do tej melodyjki. Uwaga, posłuchaj, jak to brzmi teraz w wolniejszym tempie, a zaraz będę wyjaśniał resztę. No, dość ciekawie to brzmi. Operujemy tutaj przede wszystkim, zaczynamy od progu 5-7. Musimy najlepiej położyć sobie na piątym progu od razu poprzeczkę, ponieważ tutaj zmieniamy palce. Zaraz popatrz sobie na to. To jest właśnie bardzo fajny motyw zapętlony. On jest zapętlony, grany w kółko, więc jak już skończymy jeden, to możemy go grać wiele razy. W tym utworze on jest tak naprawdę zagrany 3 razy. 3 razy, więc bardzo krótko, ale jest naprawdę bardzo fajny i melodyczny. Podzielmy sobie ten riff na kilka elementów, takich puzli. Pierwszy puzzle to jest to. Drugi. Trzeci. I teraz jest końcówka. I ostatni to jest ten. Najlepiej sobie zacząć ten ostatni motyw grać po prostu trzecim, czwartym palcem, bo to jest 7-8. Czyli jest raz, 2, 3. Później znowu to samo, co za pierwszym razem. Czwarty motyw i piąty, właśnie to przejście 7-8. I można grać do upadłego, więc naprawdę poćwicz to, naucz się tego, to jest naprawdę rewelacyjne ćwiczenie. Melodia piękna, zresztą zespół Blind Guardian powinien być obowiązkowym do obejrzenia po tym filmiku. Dyskografia Blind Guardiana najlepiej byłaby, żebyś sobie obejrzał. Tutaj jeszcze jedna ważna uwaga jest, że po prostu musimy sobie tłumić. Niektóre dźwięki wybrzmiewają faktycznie, tak jak tutaj. Albo ta struna pusta, pusta czwarta musi wybrzmiewać, ale tutaj generalnie pozostałe wszystkie dźwięki musimy tłumić. Pamiętaj jeszcze o tłumieniu tutaj palcami lewej ręki, że te dźwięki, te struny, których nie używamy, muszą być stłumione. Na przesterze one będą po prostu brzęczeć. Będzie to szumiało, będzie to wkurzało, więc po prostu pamiętaj o tym, że wypuszczasz tylko tą strunę, którą potrzebujesz w danym momencie. Nie, że o, muszę wszystkie mieć tutaj w gotowości. Nie, wypuszczamy tylko ten dźwięk, który potrzebujemy do zagrania danego riffu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.